Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Widzę, że tutaj Mazda RX-7 chce pokazać, co potrafi, ale słuchajcie, mam 10 tysięcy dolarów na koncie. Mogę jechać troszeczkę ulepszyć Supra, jeśli chodzi o osiągi. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby jechać do salonu z poprawami, z częściami, no, do tuningu osiągów. Może. Myślę, że tak, no coś tam zawsze zainstalujemy, jakieś lepsze turbo, może coś tam. Zawsze ta Supra będzie lepiej jeździć, a mam ambicje, żeby naprawdę zrobić z tej Supry koksa na live'ie ostatnio i odcinku, który się pojawił także na moim kanale, mogliście zobaczyć, że tuningowałem sobie troszeczkę Suprę, przerobiłem i wygląda nieco inaczej niż w ostatnich odcinkach, co już nie jest taka stokowa, inne felgi, zderzaki, tylny spoiler, wlot na dachu, czyli wszystko, co lubi najbardziej wioska. Zresztą na moim Facebooku mogliście ostatnio zobaczyć zdjęcie fantastycznej Audi, która miała właśnie tak, tego typu przeróbki, no. I możecie zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości, w współczesnych czasach, jak ludzie sobie przerabiają furki. Tak, że też Janusze mają taką wyobraźnię, no. No nic, nie ma się co śmiać, każdy ma inny gust, może komuś to rzeczywiście pasuje i komuś to się naprawdę podoba. Już myślałem, że to jest koniec Outrunów i już żadnego gościa nie będę musiał pokonywać, ale widzę, że tu znowu ta sama RX-7, na cholera, dawaj. Jesteśmy na autostradzie, to jest najlepsze miejsce do pokonywania tych gnoi. Zobaczcie tylko, cyk i już po sprawie, on nie wie co zrobić teraz. Tak, Supra mogę zrobić taki myk, dlatego że Supra w końcu ma jakieś przyspieszenie. Niestety Peugeot takiego przyspieszenia dobrego nie miał. Ouu, nie udało mi się. Nie udało mi się ten trik, ale dobrze, mam już dosyć RX-7, chodźmy pokonać kogoś innego. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakiś inny samochód. Co my tu mamy? Corolla. Poważnie? Ja mam aż taki zderzak? Ten samochód jest aż tak niski? Okej, okay. Może tak być. Czekajcie, musimy się tu zrównać z jednym gościem. Jest po drugiej stronie, widzicie? MX-5. I teraz tylko go wyprzedzić i już nie będzie wiedział, co zrobić. Chociaż jadę po zewnętrznej, powinno być mi gorzej. Już powinien się zablokować. Ale nie, jedzie twardo dalej. Ale, cyk. I koniec. To jest właśnie Supra. Tego samochodu mi brakowało, tego przyspieszenia. Już tam parę dragów jeździłem, trochę kasy zarobiłem. Na razie chcę te autoruny porobić, bo na tych autorunach wygrywa się unikalne części, a właśnie jak największą ilość chciałbym pakować ich do Supry. Yeah, to był najlepszy start, jaki może być. Jeszcze mam prowadzenie, super. Gdzie on jest? Z tyłu. Co to było, ty, gościu? Tam nie cheatuj, okej? Okay? Ścianę przywalił, bo myślał, że tak zdobędzie prowadzenie. To głupek. Ale jeszcze może... Zobaczcie, no to jest właśnie... To mnie zawsze wkurza w tych botach, że mają 3 cm przed końcem, przed wygraniem moim i nagle zaczynają jakoś super przyspieszać, że nie można ich zgubić, no. Tak zawsze jest. Ale co to już się skończyło, Outruny? Zobaczcie, już nic mi się nie pokazuje na mapce. Na radarze nie ma żadnego nowego przeciwnika. Szkoda, tak myślałem, że więcej tych części mi tutaj unikalnych powpada. Widzę, że tak już skończyła się dobra pasa. No co my, gdzie my jedziemy teraz, moi drodzy? Jedziemy sobie do trzeciej części miasta. I tak zapomniałem w ogóle, że w Undergroundzie mamy 4 stage'a, nie 3, tak jak myślałem, czyli... Teraz robimy sobie ten trzeci, tutaj wszystkie wyścigi, potem URL, potem wiecie, kończymy ten stage. No i później co? I później mamy kolejny stage, gdzie właśnie odblokowujemy sobie body kity. I body kit jakiś do Supry konkretny wsadzimy. Będzie trzeba posprawdzać to wszystko. Ale teraz jedziemy do salonu tuningu osiągu. Będziemy musieli pojechać w lewo. Tu mogliśmy nawet zjechać. Ach, dobra, już nieważne. No jak mi się jeździ tą Suprą? No jeździ się dobrze, o, kurde. Tylko teraz źle zjechałem. Tylko ona jest taka driftująca odrobinkę. No dobra na drifty, brakowało mi tego samochodu, takiego z napędem na tył fantastycznego, kultowej Supry. I tak, nie było ładniejszego zderzaka z tyłu, no. Musiałem tak popsuć tą Suprę, naprawdę.
Nie można tu nic lepszego zainstalować, jeśli chodzi o wygląd. To już jest max. Nie no, jeszcze później będziemy mieli bodykit. Bodykit powinien być spoko i poszerzyć troszeczkę Suprę, która i tak już jest bardzo szeroka. Dobra, zajeżdżamy sobie tu. Jeszcze musimy ją właśnie wybajerować, jakieś tam różne fajne nowe rzeczy poinstalować, jeśli chodzi o neony, jakieś tam inne pierdoły, żeby podnieść staty wyglądu. Tu mamy, tak nie wiem co mam tutaj zainstalowane, a co nie. Ale widzę, że... O, redukcja wagi, to teraz ten samochód powinien się zbierać i ładnie skręcać. Ja tu nie miałem nawet ulepszonej turbosprężarki. Kurde, tu teraz to będzie kozak dopiero. No i gitara. Teraz tutaj mamy Street X obok tego salonu. Dostało mi 6000. No z taką kasą to nie ma co jechać do ulepszalni, jeśli chodzi o wszystkie bajery, jakąś hydraulikę. Jedźmy wyścigi, zarabiajmy kasę, a potem ulepszymy ten samochód pod względem jakichś tam bajerów, głośników, monitorów i innych tego typu rzeczy. No i zobaczymy jak teraz. No redukcja wagi, ulepszone turbo, tutaj powinno się coś dziać z tym samochodem na tym wyścigu, na tym trybie. Jest lepiej, ale no kurczę, do Peugeota to jeszcze daleko. Nie ma takiej skrętności. Nie jest tak przyklejone do drogi to auto. Ale jakoś daj radę, no. Myślę, że poradzimy sobie z tym spokojnie. Co ty mnie tam... Nie wiem, co to było. Ale powiem wam, że ostatnio jakoś tak te boty zaczynają spychać i to strasznie. Ja gram na trudnym poziomie trudności. Trudnym poziomie trudności. Po prostu na najtrudniejszym poziomie. I coś tutaj te boty wariują czasami. Jest jakiś problem. Nie wiem, czy to przez modyfikację na rozdzielczość, żeby mieć tutaj rozdzielczość HD, coś tutaj się dzieje złego z tą grą, czy co, ale boty albo czasami podskakują. No to się rzadko zdarza, to jest epizod, nie? Jakiś tam raz na kilka odcinków się zdarzy coś takiego. Albo czasami na przykład bardzo dziwnie gdzieś tam się zatapiają pod mapkę i tylko widać, jak gdzieś tam na minimapce ich wskaźnik się obraca o miliard stopni. Albo właśnie najgorsze, czyli spychają i to strasznie, spychają, robią ten taki manewr policyjny i samochód jest nie do opanowania wtedy, w przypadku mojej Supry, no to jeszcze driftującej, jest słabo. No teraz w ogóle po zainstalowaniu tych części wizualnych, zderzaków, progów, spoilera, okazuje się, że samochód lepiej się trzyma drogi w tej grze. Nie wiem, czy one w końcu mają wpływ na osiągi samochodu, czy nie. Jak to jest w Undergroundzie 2? Zawsze myślałem, że no nie mają tego wpływu, a tu się okazuje, że chyba trochę tam mają gdzieś ten wpływ. No. Mamy tutaj jakiś drag się pojawił, drag na lotnisku. Pokażę wam teraz, jak samochód sobie radzi na dragu. Czy co, jedziemy może wybajerzować ten samochód? No taki mam dynemat, bo tutaj mamy bajerzarnię. Ostatnio sobie zmieniałem też kolorek, namalowałem fantastyczne graffiti, już wam pokazuję jakie. Cyk, wjeżdżamy. Zobaczcie, jakie graffiti sobie tu machnąłem. Tu jakieś czachy, tu pająki, tutaj laska sobie na tej jeździ, nie na desce. I jest fantastycznie. Dobrze, weźmy sobie teraz jakiś ładny zegar. O, elegancko. Taki undergroundowy trochę. Zielone, żółte. A jest niebieski, ładny kolor. Albo dajmy taki, okej? I tutaj dajmy niebieski. Elegancko, neony. Pulsujący są... Jest pulsujący neon. Dajmy żółty. Tu nie mogę. Co? Jeszcze zablokowane mam te rzeczy? Kiedy mi się to zablokuje? Koniec gry. Kolor przednich lamp. Fioletowe? Dajmy te niebieskie. Oh yeah! Czekajcie, tutaj jest test. Ho, takie na bok. Podoba mi się takie na bok właśnie. Chciałbym mieć takie na bok bardziej. Spoko to wygląda. O, elegancko. Hydraulika. I tak nigdy tego w życiu nie będę używał. Tutaj jakieś głośniki poinstalujemy. Jakieś monitory, obojętnie co, nie ma znaczenia, wygląda okropnie.
Byleby tylko samochód, nie, no dobra, chociaż tak symetrycznie zróbmy. I tutaj ten pierwszy może dajmy. Też jakiś tam wzmacniacz, nie, czy to wzmacniacz, czy monitor, kurczę, ciężko powiedzieć. Spinery nie, maski, drzwi nie możemy jeszcze tego nainstalować. I samochód tak mi się wydaje jeszcze, no słabo obniżony, jeszcze tak nie wygląda za dobrze. I co, mamy tą hydraulikę, czy nie, jak to się robiło tutaj? Jakoś kontrolem, coś tam. A przestań, nie chcę tego włączać. No i 4000 wydałem na to. Samochód tam lepiej coś wygląda. Ale kurde, no. To ma być samochód wyścigowy, czy samochód na pokaz? Chyba jedno i drugie. A ciężko to połączyć, no bo instalując te wszystkie wzmacniacze, bajery. Wzmacniacz i głośniki, duże głośniki. To są ciężkie rzeczy, no. Jak ten samochód ma być. Patrzcie, to jest taki paradoks, nie? Z jednej strony instalujemy tu redukcję wagi, a z drugiej strony wpierdzielamy jakiś wzmacniacz i ciężkie głośniki. Wzmacniacz też sam sobie jest ciężki. I samochód jest, no kurde, nie wiem, powinien być dobry na drift teraz, no bo dupę mamy dociążoną. To tak jakbyś worek ziemniaków albo pszenicy wrzucił na tył i teraz powinno być na driftach fantastycznie. No jesteśmy teraz na Street X i powinniśmy tu dawać radę, no i samochód w ogóle nie ma znaczenia, te części wizualne, te rzeczy wizualne, neony, te różne pierdoły, które zainstalowaliśmy teraz, w ogóle nie mają żadnego wpływu na to, jak się samochód zachowuje, no bo bądź co bądź jest to gra arcade'owa. A fajnie by było, jakby w przyszłych NFS-ach coś takiego, taki smaczek zawarli, że albo masz samochód do wyścigu, albo Kuźma na pokaz, nie? To by było spoko. No tak, jak pomyślimy sobie, no hydrauliki nie instaluje się w samochodzie, który ma wygrywać na wyścigach. Z hydraulikę instaluje się do samochodu, który ma ewentualnie siąść na glebę, tak? Położyć się na progach, oprzeć o ziemię, no. Albo żeby podskakiwał jak lowrider. Coś widzę, że będę miał tutaj problem, aby dogonić tych z przodu. Tu na Street X jest tak, że ci co jadą z przodu to już są prawie nie do dogonienia. Brakuje tutaj czasu tych okrążeń, jednak jest za mało, żeby ich dogonić. Tak, mamy niby tutaj 4 okrążenia, ale teraz nawet nie ma co jechać do końca. Jak na samym początku nie zdobędziesz tej przewagi, to już koniec. Nie da się ich dogonić na tym poziomie trudności. O, i teraz w ten sposób się robi, no i dalej sobie już jedziesz spokojnie. Już nie ma szans, żeby cię dogonili. Za cholerę. Chyba, że naprawdę rozwalisz się i 5 minut będziesz stał w jednym miejscu i nie wiem, pójdziesz wyprowadzić psa na spacer, wrócisz, zaparzysz kawę, zrobisz jeszcze herbatę. Potem, nie wiem, co tam jeszcze, załatwisz się. Złożysz mamie życzenia. Właśnie, kto złożył mamie życzenia? Słucham. 26 maja. No? No, kto ostatnio złożył? Kto pamiętał o mamie? A? No właśnie, tak myślałem. To 26 maja to już było, Lucek. O Jezu, zapomniałem, co ja teraz mamie powiem. A teraz dzień dziecka i mama nie kupi mi czekolady. No, widzisz? No to leć tam do mamy, przeproś ładnie. Powiedz, mama, pójdziemy do kina jutro. No, mama się nie zgodzi, bo teraz powie, że o niej zapomniałeś i koniec. Tam bają mamy. Nie teraz, to za rok. No i... Cyk. Drugie okno. I zobaczcie, no tylko zrestartowałem wyścig. Uruchomiłem go od nowa. I tak jakbym ścigał się na zupełnie innym poziomie. Zobaczcie, gdzie oni są. Oni są 60 godzin za mną. Ja mogę naprawdę tutaj stać i w miejscu i czekać na nich. I będę mógł, nie wiem, tam... Jak przybiegnie jakiś pies, to będę mógł psa zaadoptować. Jeszcze go nauczyć paru sztuczek. Ach, tutaj też ostatnio spieprzyłem w tym zakręcie. Tak właśnie się zastanawiam, czy te wyścigi URL to robi z tego odcinek, gdzieś tam są takie nudy zawsze. Chyba nie, chyba zostawię to na live i będziemy podczas live'ów robić na tych wyścigach URL jakieś rajdy, jakieś, nie wiem, dziwne rzeczy, jakieś dzwonienie do widzów, coś takiego. Bo tam, na tamtych wyścigach to się dopiero nic nie dzieje. Tutaj jest ciekawie, bo naprawdę trzeba jechać precyzyjnie i jedzie się bardzo dynamicznie, a tam w większości przypadków 6 okrążeń jedziesz na takim lotnisku albo na torze i totalna zamuła.
Jeszcze żeby był widok z kokpitu na tamtych wyścigach, to jeszcze jakoś by to była tak. No słabo to wygląda. Ale ponarzekałem trochę i już co, już mamy koniec tego wyścigu. 1200 do kieszeni. Ale słuchajcie, my tu mamy draga. Te Street X, te wszystkie okrążenia to ja robię zawsze na początku tylko i wyłącznie po to, aby później cieszyć się tym najlepszym, co zostawiam na koniec, czyli dragi, drifty i czasami też sprinty. Sprinty też lubię w sumie, bo to tak się jedzie raz i raz wygrywasz, kasa taka sama jak za okrążenia, a radość większa, bo szybciej, lepiej, więcej emocji. Golfiny dwie i Supra jedna. Dwie Supry kontra dwa Golfy. O, shit! Nie tak miało być. Źle nacisnąłem, nie ten guzik. Co ty, Supra? No teraz to ja nie wiem, czy wygram. Ten start był taki nieciekawy. Ale ja już tu mam nowe części poinstalowane. Zobaczcie, te wszystkie Golfy tam zostały. Golfy i Supra. Widzę, że Supra chyba będzie zamykać stawkę. No nawet nie ma kiedy szóstki wbić. Mogłem zostać na tej piątce, by było git. Tylko biegi w ogóle mi nie poszły. Ale wygrywać Suprą jest łatwiej niż tym. Niż Pełgotem. Pełgot jest dobry do jazdy po zakrętach. Ale jednak jeśli chodzi o przyspieszenie, to tam no, nie ma gdzie wsadzić dobrego silnika. Tam komora silnikowa jest za mała, no. Co tam mam? Ledwo puszka od piwa się zmieścia, co dopiero jakiś dobry silnik. Tutaj jeszcze zajedziemy, bo tu czasami są ukryte takie wyścigi, które są dodatkowo punktowane. Tu nie. Tutaj powinien być jakiś zajazd chyba gdzieś. Coś tu było i chyba kasa tu będzie tylko. Jest kasa. Wyścigu teraz nie ma. Teraz dostaję kasy, patrzcie na to. 200 dolców za znalezienie kasy. No to jest to. A wcześniej dostawałem po 50 dolarów. Co ja z tym 50 dolarów zrobię, no? Przecież to nawet na kepsa nie starczy w tej grze. Tu wszystko jest tak drogie. 50 dolarów. Nawet nie opłaca się samochodu odpalać po to. Tu jest jakiś zajazd, ale tam raczej nic nie ma. No tak patrzę, bo chcę właśnie tą grę ukończyć na maksa. Jeden stage zrobiłem na 117 chyba procent. Nie wiem, musiałem wyczarować sobie te pozostałe wyścigi. No ale chodźmy na lotnisko, tam powinny być dragi jeszcze do zrobienia. Zaskoczony jestem w sumie, że tak ma... Czekajcie, jeszcze tam były gdzieś... A, dobra. Zaskoczony jestem, że tak szybko się skończyły outruny. Aż dwa dragi mamy tu do pociśnięcia. Zobaczymy, bo na lotnisku są bardzo fajne dragi. Droga jest przeważnie prosta, tam w niektórych miejscach tylko są takie wyboje jakby, które się omija. I patrzcie, mamy tak na bok... O, ten dymek super wygląda. Muszę sobie taki sam zainstalować, tylko jakiś kolor. Fajnie to będzie wyglądało. Podoba mi się. To jest takie coś asymetryczne, no. Jest moja Supra, patrzcie na to. Mi się to z tymi biegami popieprzyło, bo w Forze dopiero co grałem. A tam zupełnie inne biegi. Zupełnie inaczej biegi mam ustawione na pazie. A gdzie z tą pierdziawką mnie tam próbujesz wyprzedzić? Znaczy nie, to był Lexus. Jest 300. Okej, tutaj musimy tak skręcić. I tutaj znowu tak. Ha! O, się tak pamiętam, że tutaj zawsze miałem problemy. Jeszcze coś tam będzie chyba przy końcu. Nie, tu już jest koniec. No to wygrałem. Pierwszym razem, kurde, każdy drag. A jaka różnica czasu? Kurde, patrzcie, jaka przepaść w ogóle. Jakiś Rupert. Plus, sekunda na dragu to jest... To jest przepaść, to naprawdę to jest tyle czasu na dragu, że możesz, kurde, iść do schroniska i 6 psów nauczyć 5 różnych sztuczek. Bez kitu. Obcych psów. Tak, jak się ktoś nie wie, to na to potrzeba jest trochę czasu, tak co najmniej tydzień, żeby tak pieska nauczyć. Cholera, jedź ty do przodu, driftująca Suprano. Okej.
I jedziemy następny. 1200 dolarów za ten wysik, a to trwa sekundy. Jest! O, teraz trochę, no, trochę przeciągnąłem. Niedobrze. Ale już szósteczka. Co to było? Co to? RX8! Co? To ja tutaj... Ej, co? Supra mi sama ominęła przeszkodę, ale akcja. RX8, widzieliście to? Ja wie... Jak to? Co ty, Stefani? Ja pierdziu. To było nie do pomyślenia. Ja tu jadę. Już, kurczę, pedał gazu do końca dociśnięty. A tutaj RX8 dopieprza mnie w tyłek. Makabra. No nic, jakoś przetrwałem, udało się wygrać, ale kurde, ja już myślałem, że na 100%, bez gadania żadnego, uda mi się to zrobić. I tutaj mi się pojawiła jakaś gwiazdka do wykonania, noż jak na złość, musimy zawrócić, a chcę tak po kolei trochę robić, żeby tu już nie wracać w to miejsce, no bo to cały świat trzeba przejechać, nie ma tutaj czegoś takiego jak teleportacja. Trzeba przejechać z jednego końca świata do drugiego, żeby zrobić tam jakąś rzecz, nie? Nie wiem po co, ja już mam taki nawyk, żeby sobie zarabiać te punkty, przejeżdżając obok trafików. To samo robię w Forzie zawsze. I teraz nitrosa, cyk. Fajne jest, że można sobie tak podwójnie nitro naładować, nie? W rzeczywistości też tak powinno być, że jak przejeżdżasz blisko innych samochodów, to powinno ci się paliwo w baku uzupełniać. Bardzo bym chciał, żeby tak było. Za każdym razem, jak mijałbym samochód, to by mi się uzupełniało, ale super. To bym nigdy nie musiał tankować. Kurde, to jest pomysł. Powinni to wprowadzić do normalnego życia, ale ja tutaj trochę źle zajechałem. Ty, co to za drifter początkujący? Widzieliście tego Sybiksa? Jak zadriftował. Widzi mnie tego trafika. Tam cofnijcie sobie, jak nie widzieliście. To był dobry drift. Początkujący taki. Ja myślę, że on niedługo sobie kupi jakąś MX5, pierwszą furę do driftu i będzie nam to pokazywał, kto jest mistrzem w Need for Speed Underground 2. Ale musimy zerknąć na mapkę, bo Lucek musi zobaczyć. Aha, dobrze, jest prosto. Będziemy przejeżdżać przez rondo. I potem skręcimy sobie w prawo, pojedziemy przez mostek. Uwaga! Na pełnej pręd... O, ale się udało! Huhu! Czasami się to nie udaje, ale tym razem Lucek pokazał, co potrafi. Okej. Okay. Widzę już tego gwiazdora. I co to będzie? Czy to będzie zdjęcie? A nie, to chyba jest okładka jakaś już taka gotowa będzie? Czy ja mam sobie robić? Nie wiem, jak to ma być, no. Jak to będzie z... zaraz zobaczymy, zaraz się dowiemy. Nie, to będzie... Ach, cholera wie, zaraz zobaczymy. Gotowiec, okej. Okay. Gotowiec. No i co? I tutaj mamy jeszcze gwiazdkę, tu na górze ile wyścigów. O, shit! Jeszcze dużo wyścigów jest w ogóle takich ukrytych, które gdzieś tu są niewidoczne. To też będzie trzeba wszystko poodkrywać, ja to nie przepuszczę. Kurczę, Undergrounda 2, najlepszego NFS-a na świecie. Przestań. I teraz najlepsze okrążenia, jakie mogą być. Zawsze marzyłem, żeby to jeździć 700 razy. To jest okrążenia dookoła świata. Tutaj mamy cały czas autostradę i tylko liczy się to, czy ty masz duży silnik w samochodzie, czy mam pierdziawkę wielkości puszki od piwa. Nie, tu musisz mieć dużą pierdziawę, taką, że wszystkich rozjedziesz na kawałeczki. Patrz. Jakieś dwie tetetki. Co ty tutaj, człowieku, o co ci chodzi? Następny do zarżnięcia. Zaraz go tam dopadnę, tylko sobie nitro podładuję. No chodź. Ops. Uuu, widzieliście ten trik? Widzieliście ten trik? To był najlepszy trik świata. Ja to muszę dać do jakiegoś best moment z Undergrounda 2. To się nazywa trik i tak należy z nimi postępować. A wy jak gracie w Undergrounda 2, albo 1, albo w ogóle w jakiegokolwiek Need for Speeda, zero litości. Piszecie teraz w komentarzu pod tym filmem hashtag zero litości dla... No zero litości wystarczy, to już będziemy wiedzieć, o co chodzi, tam więcej nie piszcie, ale wiadomo, że chodzi o boty. Zero litości dla botu.
Kurde. Zero litości. Nie ma w ogóle żadnej rozmowy. Widzieliście, oglądaliście poprzedni odcinek? To zobaczcie, tam się działy niesamowite rzeczy z tymi botami. Czyż oni mi tam psuli grę niesamowicie? Co się z moim samochodem działo? Kurde, okropne sprawy. Ale zaraz ich tu jeszcze pociśniemy. Tam trochę skopałem, przyznaję się, nie poszło mi. Zaraz. Ten tutaj to jest jakiś Sebix, jeździ jak pijany. No. Nie wiem. Otworzył. A czekaj, bo to jest Celica. Celica to nie przelewki, też Toyota. Ale na pewno przód. Cyk, kolejny trik udany. Proszę bardzo, czy wy tak umiecie? Patrzcie, dachowanie, tam poważne sprawy się dzieją. Tam już karetka, policja. Trzeba odpalić raz 911, żeby tam wysłać jeszcze śmigłowiec. 911 Operator oczywiście, jeśli ktoś tam nie wie, o co chodzi. Grałem, fajna giera, tam się wysyła policję, straż pożarną, karetkę, śmigłowiec. Tutaj też by się to przydało w Undergroundzie, żeby była taka możliwość, abym na te boty powysyłał 17 radiowozów. I patrzcie, 3 okrążenia tu jedziemy na tym wyścigu. Ja tu mogę jechać nawet i 10, to jest fajny wyścig, cały czas full prędkość. Ale kurczę, i tak się trzymają gdzieś tam z tyłu, nie? Gnoje oszukują. Jeden już tam dachował, jak ja bym dachował w tym wyścigu, ja bym tam został z tyłu. Wy obserwujcie, co się dzieje na tym wyścigu z międzyczasami, okej? Okay? Bo podejrzewam, że w pewnym momencie ten międzyczas od tej Celiki na przykład zaczął się bardzo, bardzo zmniejszać. Ona jest teraz na wyciągnięcie ręki za mną gdzieś tam z tyłu. To nie jest dobry znak. Obserwujcie uważnie, bo podejrzewam, że tu jakieś dziwne rzeczy się odbywają, jakieś, nie wiem, dziwne sprawy. Oni tam odmawiają jakieś modlitwy i przyspieszają jakoś szalenie. Sprzedają tam duszę diabłu, podpisują cyrografy, tylko po to, aby dorównać ludzkowi. Co ja gadam, jakiemu ludzkowi? Suprze, to ja cię suprze. Przecież ten samochód, on tu sam jeździ. Ja się tylko patrzę. Ja trzymam kontroler, żeby tam ten nie leżał na ziemi. Ale tu Supra sama jeździ. Ona wszystko sama robi. Ja tylko tam gaz wciskam. Fantastycznie ten samochód się teraz prowadzi, no, po tych moich ulepszeniach. Zobaczcie, są z tyłu, jeszcze są. Tu jest ciężko zawsze, to kurde, nie wiem, czy mi wyskoczy zaraz jakaś ciamajna i mi zajedzie drogę. No, jest dobrze. Zaraz nitrosa pociśniemy na koniec. Zawsze zostawiam to na koniec, bo nigdy nie wiesz, kiedy zdarzy się jakaś O, właśnie, widzieliście, jak było blisko? Nigdy nie wiesz, kiedy zdarzy się jakiś wypadek z innym samochodem i może być problem. Wiesz, w sumie powinienem jechać z prądem, ale dobra, i gaz do dechy. Ciśniemy tu ostro. Co, nawet 300 km na godzinę nie jechałem, zaraz zobaczymy staty. Elegancko, zobaczcie. Gdzie staty są w międzyczasie, okej. Okay. Continue. A gdzie są staty? Tu nie ma statystyk? Są, statystyki są. Haha. Zobaczmy tutaj. 300 km na godzinę jechałem, ja nie widziałem tej prędkości, to wy musicie zobaczyć. Dwa okrążenia prowadziłem. Najlepszy czas okrążenia. O, zobaczcie. Zobaczcie w ogóle jakie... Co? Ten miał 1,24 w celiką tak cisnął. Czyli dobrze, że go znokautowałem, bo bym je rozwalił. Skubaniec. Ej, tu mamy replay. Jeszcze do tego nie patrzyłem nigdy. Okej. Okay. Mamy tu myszkę? Mamy. Wow. Ole bonia. Ej, zobaczcie, teraz możemy sobie... A to nie można tak przewijać. Może spowolnione tempo? Wow, zobaczcie, jaki slow motion. Kurde, to jest to. Czekajcie, w którym momencie ja tak fajnie tutaj popsułem kogoś? Ja jestem z tyłu, tu pod koniec... Ach, cholera. To będzie gdzieś tutaj. Musimy... Nie da się tego tak... Ach, nie da się przyspieszyć, no o to chodzi właśnie. Ale chyba za pierwszym tym... Tak, jedną tetetkę tak rozwaliłem, że ja przejechałem pod trafik, no...
To musi być gdzieś tutaj. To będzie gdzieś w połowie tego miejsca. Tutaj się wkurzałem, tu wkurzałem. To był fajny moment, naprawdę. To mi się udało. To będzie ta druga tetetka. Nie, to będzie ta z tyłu tetetka. Tą rozwalę tutaj. Ta z tyłu tetetka wyprzedzi. I w pewnym momencie Lucek tam zrobi porządek. Zmienimy. Tu można slow motion. Czekajcie, zaraz slow motion odpalimy. O! To jest ten moment. Patrzcie, moment prawdy. Syk. Proszę bardzo, tak się wygrywa w Undergroundzie i tak macie grać, ok? W każdym NFS-ie, bo w każdym NFS-ie jest dokładnie tak samo. Te boty są okropne. I bierzcie ze mnie przykład, tak się robi. No. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. A jeszcze wam nie podziękuję, bo tu mamy draga. I tego draga musimy przejechać teraz, ponieważ ja muszę wam pokazać, że Supra jest najlepsza na świecie. Dlatego wygramy ten wyścig za pierwszym razem, czy to się uda. No, wyzwanie niesamowite, ale trzeba sobie stawiać wyzwania. Więc mamy drag. Pyk. O kurde, to jestem trudny. Może być ciężko z tym pierwszym razem. No ale trudno, no spróbujmy, może się uda. Aha. O! Dobra, czyli już po zawodach. Chciałem. Ach, cholera. Gdzie mi? Patrzcie, jak się wepchał. Co za... Chule... Co? Ale blokują. Oni tu grają drużynowo. Widzieliście to? Haha. Gonimy gnoja. Łap się go, Supra. Łap się go. Jest, elegancka. Mamy go. Już jest mój. Skąd on wiedział, jakieś radary mają? Co oni mają? Co to jest? Podgląd na żywo GPS, nie wiem. Dobrze. Uwaga. Co? Ty spadaj stąd, nie? Ja pierdzielę. Wow! Skręcaj! Okej, udało się. Silnik się przegrzewa, muszę trochę... Gdzie? No jak? Co? Ty tu kurde? Co za typ? Mi się już silnik przegrzewa, nie mogłem szybciej jechać. Ja pierdziu. Jak oni to jeżdżą? Dobra, ja spróbuję teraz naokoło pojechać, na spokojnie. I zobaczymy, czy będę jechał szybciej. Zaraz szóstkę wbiję. Oni tam mnie doganiają, ja nie wiem co. Muszę chyba tutaj Suprę przerobić troszeczkę na te dragi. O, shit! O, shit! Dobrze, udało się. Mamy trochę nitro. Okej, okay, stay... Och, cholera. Jak to nie widać nawet... Co? To mnie tu goni. Wow! Spadaj stąd. I nara, gościu, nara! Nie! Kurde, jak mało brakowało. Co ty? Ale trudny ten drag jest. To końcówka jest najgorsza, tam się zwęża droga. Musimy tego draga ukończyć, on jest trudny, to jest najtrudniejszy drag. A ja chciałem go za pierwszym razem, no kurde, nie wyszło. I tu najgorsze jest, że pod koniec brakuje mi biegu i się silnik przegrzewa i muszę uważać na to, a im się w ogóle nie przegrzewa. Oni mogą nawet cztery paki cisnąć i wszystko, o, osiedl, i wszystko będzie fantastycznie. Tak? Dobra, możemy trochę zwolnić, żeby to dojechać w ogóle, bo oni są daleko, a ja mogę sobie po prostu puścić gaz i na spokojnie powymija się trafiki. Chyba. No kurde, co za gość! Co za gość! Ja tutaj na spokojnie, żeby te trafiki... On jedzie, bo on miał już zaplanowaną trasę wcześniej. Nie wiem, tam mu ktoś dał jakieś... ten... Ktoś mi powiedział, jedź cały czas prawą stroną, lewą stroną i wygrasz. To ja też tak spróbuję. O, to było blisko. Ciśniemy za tą tetetką. Da się ją dogonić, czy nie?
Patrzcie, jak co? Nie no, start rzeczywiście mi nie poszedł, ale kurde. Powinienem jakoś dogonić, a ja myślę, że ona się gdzieś rozwali. Mi się już silnik przegrzewa, no kurde, co jest z tą Suprą? Nie, słuchajcie, tak nie może być. Na następnym odcinku musimy tak przerobić Suprę, żeby ona tu wszystkich deklasowała na tym dragu. To było okropne. Porażka poniesiona, ale na następnym odcinku ich rozwalimy, okej? Trzymajcie się, na razie. Pa.